Witam, chciałbym przedstawić Wam mój system z paneli słonecznych. Składa się z jednego panelu małego, drugiego panelu trochę większego. Jeden panel ma około 20 W, drugi panel ma około 50 W. Mieszkam we flacie, także no mam problem, bo to nie jest mój flat, jest wynajmowany. Mam problem, aby panele zamontować sobie na dachu, więc są normalnie zamontowane przy oknach, tak jak tutaj ten. Później pokażę, jak to jest zrobione z zewnątrz. Do paneli mam przymontowane dwa akumulatory. Jeden około 70 A, drugi około 40. Są to akumulatory z samochodu. I od akumulatorów idzie właśnie ten falownik. Nie, on trochę głośno pracuje, to mnie trochę denerwuje, ale no niestety, może go rozbiorę i wymontuję z niego ten cały wiatrak. Akumulatory mamy tutaj. Można zobaczyć. Dwie sztuki. I tu idzie kabel do telewizora. Także cały dzień dzisiaj sobie oglądam na tym telewizor. Pogoda jest taka umiarkowana, trochę słońca, trochę chmurek. Jest brak sygnału, zaraz go tutaj podłączymy, że będzie dobrze. Co by Wam pokazać? Tak, jak widzę, po prawej stronie mam panel około 50 W, po lewej stronie jest panel około, nie, chyba 10 W ma. No i to wystarcza, by napędzić mi telewizor na cały dzień. Mieszkanie, wiadomo, flat, także nie mogę sobie tutaj pozwolić na to, aby zamontować panele na dachu, ponieważ to nie jest moje. No jeszcze jeden na tym daszku zamontuję. O, jak widać, to telewizorek sobie działa, bez żadnych problemów. Panel jeszcze pracuje, nawet przy takiej pogodzie. Napięcie spadło do 12,5, tak by nie trzymało. Samego rana oglądałem telewizor, miałem napięcie około 12,3. Oglądałem telewizor przez około 3 godziny i cały czas było 12,3, także nie było żadnego spadku, ani żadnej nadprodukcji. Myślę, że jak zamontuję tak 6 paneli, to będę miał akurat, aby chodziła na tym lodówka i komputer. Jak będę w pracy, po prostu te panele będą ładowały akumulator i później bez problemu będę mógł sobie oglądać. No niestety, prąd podrożał, trzeba kombinować. A że ja lubię kombinować, no to właśnie takie coś wymyśliłem. O, jak tutaj widzicie, już mam nabite 97 tylko pi i tam 31 za gaz. Ostrość słaba. No. I to by było na tyle. Można, nie, nawet mieszkając we flacie, widzicie, możecie sobie bez problemu zrobić taką małą instalację, która zasili Wam no chociażby ten telewizor, światło w nocy. A to już jest dużo, to już jest dużo, naprawdę. Czy tam lodówkę. Wiadomo, kuchenki elektrycznej czy tam pralki to może nie zasili, ale takie podstawowe elementy jak światło w domu, jak telewizor, jakieś radio, ładowanie telefonów, to na pewno bez problemu da radę.